Cześć, tu Kryminalne Czechy i Słowacja, a dzisiaj posłuchacie o sprawie rodziny Kramni. Witajcie w drugim odcinku. Chwilkę mi zajęło przygotowanie tego właśnie drugiego epizodu, ponieważ sprawa dawała się początkowo bardzo łatwa i jasna, ale im dłużej siedziałam z materiałem, tym bardziej skomplikowana się stawała i pojawiało się coraz więcej niejasności. Dlatego chwilę dłużej zajęło mi przygotowanie jej, a nie jestem też takim sprawnym jeszcze montażystą, więc to wszystko zajmuje mi pewnie więcej czasu niż osobom, które mają większe doświadczenie. Ale koniec już tego gadania, zapraszam Was na dzisiejszą historię, sprawę rodziny Kramni. Jest lipiec 2013 roku, przenosimy się do Czech, a właściwie Wy się przenosicie, bo ja tu jestem cały czas. Jesteśmy w małym miasteczku, które nazywa się Karwina, w moravskoslezském takim odpowiedniku województwa, tuż przy granicy z Polską, więc być może część z Was kojarzy to miasteczko, które ma około 50 tysięcy mieszkańców. Mieszka tam rodzina Kramni. Tę rodzinę tworzy Petr oraz Monika. Petr ma w tamtym momencie, w 2013 roku, 35 lat, Monika 36. Małżeństwo ma także córkę, która ma na imię Klarka. W tym momencie ma 8 lat. A małżeństwem są od 2007 roku, więc na szybko licząc, jak Klarka miała 2 lata, to wzięli ślub. Teraz pewnie pokazują Wam się zdjęcia, bo jest tego sporo w internecie, cała sprawa była bardzo szeroko omawiana, więc materiałów jest naprawdę sporo. Jest lipiec, gorąco, rodzina ma wakacje, przygotowuje się do wyjazdu wakacyjnego. Jako swój kierunek wybrali Hurgadę w Egipcie. Wybór padł na hotel Titanic Palace, czterogwiazdkowy z aquaparkiem. 25 lipca rodzina ląduje właśnie na lotnisku w Hurgadzie. Hotel jest dostosowany, idealny można powiedzieć dla dzieci, dla rodzin z dziećmi, bo jest mnóstwo zjeżdżalni, basenów, wszelkie udogodnienia, jakich tylko mogą oczekiwać. W ciągu dnia bawią się na basenie, jedzą sobie w tych strefach gastronomicznych, a wieczorem chodzą na mini disco dla dzieci, no i jakieś tam programy artystyczne dla wszystkich. Mieszkają w pokoju, w którym jest spora łazienka z prysznicem, jest też balkon, a także no, taką główną częścią tego pokoju jest duża sypialnia, która pełni też rolę pokoju dziennego, bo są tam dwa łóżka, takie teoretycznie jedynki, ale troszkę szersze z tego, co widziałam na zdjęciach. I tak zwana, to chyba dostawka, bo to jest taka mała kanapa, która wygląda na kanapę rozkładaną. Te pierwsze dni mijają bardzo sielsko, przyjemnie, tak jak sobie wyobrażają, tak jak oczekiwała tego cała rodzina. 29 lipca wszyscy zaczynają się źle czuć. Wymiotują, mają biegunkę. Zresztą to jest powszechnie, myślę, wiadomo, że po przyjeździe do Egiptu bardzo dużo ludzi doświadcza tak zwanej klątwy faraona. I ja mogę tutaj wtrącić małą informację, bo w zeszłe wakacje też byłam w Egipcie i też doświadczyliśmy tego właściwie wszyscy, całą rodziną. I objawy są bardzo męczące, do tego ból żołądka, jeśli ktoś jest jakby bardziej jeszcze wrażliwy na gorąco i ten układ pokarmowy ma bardziej wrażliwy, to może się skończyć jakąś kroplówką, zasłabnięciem, różne są sytuacje. To naprawdę wszystko bardzo szybko się dzieje, w ciągu kilku godzin można się odwodnić, także trzeba na siebie uważać, a dzieje się to wszystko z powodu innej flory bakteryjnej w wodzie, więc nawet zęby myjemy w wodzie butelkowanej, myliśmy przynajmniej w wodzie butelkowanej, to się też zaleca. Napoje raczej butelkowane,
bez lodu, to jest trudność, bo jeśli chodzi o napoje wysokoprocentowe, no to one są prawie zawsze na lodzie. Ale nie sposób tego uniknąć, bo całe jedzenie oczywiście jest przygotowywane na wodzie. Nie wiemy, w jakim stopniu jest to woda gdzieś tam filtrowana, w jakim stopniu nie. Więc te wszystkie owoce, warzywa, które są dostępne dla gości, one już same w sobie mają warstwę tej wody, w której były umyte, i zjadając surowe warzywa i owoce nieprzetworzone, a takie zazwyczaj jemy na wakacjach, no to narażamy się na właśnie tą klątwę faraona. Aczkolwiek każdy hotel ma punkt medyczny i tutaj też takowy był. Właściwie nazywa się go nawet w materiałach szpitalem. Więc 29 lipca, kilka dni po przelocie, rodzina zaczęła się bardzo kiepsko czuć. Cały dzień męczy ich biegunka, wymiotują, odpoczywają w sypialni, na łóżkach. Cały dzień właściwie taki mija w bardzo złym samopoczuciu. Wieczorem, około godziny 22-23, najgorzej czuje się Petr. Żona i córka leżą na łóżku, leżą razem, a drugie łóżko jest wolne, aczkolwiek Petr nie korzysta z niego, tylko jest w łazience, bo cały czas jakby ma te swoje dolegliwości i woli tam zostać. Ma ze sobą też picie, mają butelkowaną wodę jeszcze, kole, więc z tego korzystają, jakoś sobie radzą. Około godziny, a właściwie dokładnie, o godzinie 3:36 w nocy, to już jest 30 lipiec, Petr biegnie do pokoju obok, do sąsiadki, którą tam poznali. Pokój rodziny Kramny to jest 63-43, a tej sąsiadki to jest 63-40, więc bardzo blisko. Woła ją, żeby przyszła z nim do pokoju, bo coś się strasznego stało. Dokładnych słów nie mamy, szukałam zapisów, ale nie znalazłam dokładnych słów, co on dokładnie powiedział. Zresztą nikt nie jest w stanie już teraz tego sobie dokładnie przypomnieć, ta sąsiadka także nie. I pokazał właściwie to martwe ciała swojej żony i córki. I teraz ta cała te wszystkie informacje, które wam teraz opowiem, to są relacje Petra, który opowiedział o tym, jak wyglądały ostatnie parę godzin. Według niego około 22 ostatni raz był w pokoju, kiedy jeszcze gorzej się poczuł i poszedł już do łazienki. I tam prawdopodobnie, on tego nie mówi, tak tylko sugeruje, bo możemy obejrzeć nagrania, wywiad, który się działo właściwie kilka dni po całym wydarzeniu z telewizją Nowa. I on na gorąco mówi, co tam się działo, i mówi, że już nie wrócił do łóżka, tylko został w łazience. No myślałam się, że być może tam przysypiał, że się czuł, wymiotował i tak dalej. Więc chciał być blisko toalety. A żona z córką spały w jego, jakby w jego odczuciu. Około godziny 3 wszedł do sypialni i powiedział, że chciał przesunąć córkę. To też jest pewna rozbieżność. W tej sprawie jest sporo rozbieżności, to od razu wam powiem. Pierwsza rozbieżność jest taka, że według jednych informacji żona i córka, czyli Monika i Klarka, leżały na tym samym łóżku, skierowane twarzą w stronę balkonu, czyli jakby tyłem do łazienki i tego łóżka, na który chciał się położyć Petr. A według jego tej takiej na gorąco relacji, żona leżała na tamtym łóżku, a córka leżała na tym łóżku, bliżej niego, na tym, na który chciał się położyć do niej. I w momencie, w którym chciał ją troszkę przesunąć, bo leżała na samym środku tego łóżka, poczuł, że jest zimna, lodowata. Kiedy ją przesunął w swoją stronę, zauważył, że cała twarz, ciało jest sinofioletowe. Zaczął ją resuscytować. Nie wiem dokładnie, czy robił masaż serca, czy też robił sztuczne oddychanie. To też było wiele lat temu. Wtedy chyba jeszcze funkcjonowała taka opinia, że robi się dwa wdechy i uciski. W każdym razie chciał ją ratować. Krzyczał w stronę swojej żony, która jednak się nie ruszała. Podszedł do niej, żeby ją szturchnąć, obudzić, żeby pomogła mu ratować Klarkę. Ale zobaczył, że jego żona także jest zimna. I jej kolor skóry jest taki sam jak Klary. Więc zrozumiał, że jest bardzo, bardzo źle. Czyli on jakby od razu nie miał wątpliwości, że one nie żyją. I według niego właśnie wtedy pobiegł do tej sąsiadki, którą zawołał. Ona po tym, jak przybiegła do pokoju, zauważyła to samo co on, więc nie miała wątpliwości, że one nie żyją. Zawiadomiła hotel, obsługę,
którzy momentalnie wezwali lekarza z tego, powiedzmy, małego szpitala, bo przy każdym hotelu jest taki szpital, to powiedziałabym bardziej przychodnia, no ale można tam zrobić i jakąś kroplówkę na przykład, jakiś sobie zastrzyk i tak dalej. Jest tam zawsze lekarz całą dobę właściwie. I tutaj też był ten lekarz. Bardzo szybko przybył na miejsce. Zrobił takie wstępne oględziny. Stwierdził, że one nie żyją, że śmierć wydarzyła się prawdopodobnie około 3 godziny temu, czyli według prostych wyliczeń około północy bądź pierwszej w nocy, 30 lipca. Petr cały czas bardzo źle się czuł. Znaczy był roztrzęsiony, krzyczał, a przy okazji źle się czuł, mówił, że ma duszności, że jego córka i żony zostały otrute i że on też się bardzo źle czuje, że też został otruty i prosi o pomoc. Więc zabrano go do szpitala tego i tam przepukano mu żołądek, dano mu jakieś kroplówki, tak żeby się po prostu lepiej poczuł. W międzyczasie, to już wiem z późniejszych informacji, ale chciałam wam to teraz powiedzieć, lekarz przybył o 3:45 dokładnie. O 3:36, czyli niecałe 10 minut wcześniej, Petr dzwoni do swojej matki. Nie znamy przebiegu rozmowy, nie wiem, co tam, o czym oni rozmawiali dokładnie i czemu akurat do niej zadzwonił w tym momencie, a nie na przykład na recepcję hotelu. O 3:40 ponownie dzwoni do swojej matki i w międzyczasie idzie po tą właśnie sąsiadkę. Dzwoni o godzinie 3:47, czyli tuż po tym, jak przybył lekarz, dzwoni do ubezpieczalni, być może na prośbę tego właśnie lekarza, nie wiem. Dzwoni i mówi, że jego żona i córka nie żyją, jest w pokoju z nimi i co on ma w tym momencie zrobić. Dużo osób podkreśla ten fragment, tą sytuację, jako coś niezwykłego i takiego nietypowego, że on w przypływie takiej strasznej informacji i takich ogromnych emocji, jakie musiało mu towarzyszyć, dzwoni na ubezpieczalnię i rozmawia sobie z tym opiekunem, agentem, nie wiem jak się go nazywa, ale z drugiej strony to jest też szok, więc nie wiemy, jak byśmy się sami w tej sytuacji zachowali, a być może ten lekarz jakoś go poprosił, poinstruował, żeby się skontaktował, bo być może po prostu potrzebowali jakiejś, nie wiem, informacji, jakiejś zgody, nie wiem, ustalenia, czy pakiet obowiązuje po prostu na takie nieoczekiwane sytuacje. Nie wiem, jak dokładnie to było, ale też nigdzie nie uzyskałam takich odpowiedzi. Lekarz, będąc na miejscu, przyjrzał się oczywiście ciałom, nie był w stanie określić przyczyny śmierci przy pobieżnym sprawdzeniu, więc wiadomo było, że ciała będą przewiezione i poddane autopsji. Są dostępne i pewnie teraz wam się pokazują zdjęcia tego pomieszczenia, tego pokoju. Są dostępne tylko 3 zdjęcia, ale dokładnie będziecie widzieć, jaki jest układ. Jest pewna rozbieżność, którą też bym chciała wam na początku powiedzieć, bo według jednych informacji żona i córka zostały znalezione na podłodze, a według drugiej informacji leżące na łóżkach. I naprawdę szukałam bardzo długo i nie udało mi się rozwikłać tej zagadki, dlaczego jest tak albo tak, bo na jednym rzucie nawet było dokładnie opisane, gdzie leżały te ofiary, a na drugim była informacja taka jakby z raportów policyjnych, że te córka i żona o żonę leżały po prostu na ziemi. I tutaj też jest taka rozbieżność, nie wiem, czy śledczy wyjaśnili to jakoś z Petrem Kramnym. Więc dalsza część przebiegu akcji jest taka, że Petra przewieziono do szpitala, ciała zabrano i przewieziono do zakładu medycyny sądowej. Domyślam się, nie wiem, jak się nazywa w Egipcie dokładnie. Na miejsce oczywiście została wezwana policja. Zrobiono te zdjęcia, o których wspomniałam, ale niestety, i to jest ogromny problem, który się pojawił na samym początku, że ani hotel, ani pokój nie został odpowiednio zabezpieczony przez policję. Wyobraźcie sobie, że już w kilka godzin po odkryciu tej całej sytuacji, czyli powiedzmy około godziny, nie wiem, przed południem na pewno, pokój został posprzątany. Po prostu przyszedł pan z room serwisu, bo w Egipcie są panowie w room serwisie, i po prostu posprzątał cały pokój. Zatem nie mamy dokładnych zdjęć, dokładnych opisów, dokładnego zbadania, zebrania odcisków palców, zebrania materiałów biologicznych i tak dalej. Nic absolutnie nie ma, tylko te kilka zdjęć, które zrobili po prostu szeregowi policjanci, którzy przybyli, nawet nie śledczy jeszcze, bo domyślam się, że śledczych trzeba by było ściągnąć
z większego miasta, czy z Kairu, czy z innego. W każdym razie to byli po prostu lokalni policjanci, którzy byli na posterunku, bez większego doświadczenia śledczego. No i pokój został posprzątany. Więc to jest podstawowa rzecz, która nam w ogóle zaburza jakikolwiek pogląd tego, co tam się mogło wydarzyć w tym pokoju, jakie były okoliczności śmierci Moniki i Clarki. Już 1 sierpnia pojawiły się takie pierwsze niejasności. Te niejasności pojawiały się przede wszystkim w mediach, bo sprawa była, jak wspomniałam, bardzo medialna, do tego stopnia, że wysłannicy telewizji, a najbardziej to właściwie telewizji Nowa, nawiązali bliski kontakt z Petrem Kramnym. Oni przyjechali do Hurgady i w YouTube, zalinkuję Wam, jest naprawdę dużo materiałów, jest w ogóle cały obszerny wywiad z Petrem Kramnym, w którym on opowiada, co się wydarzyło. Opowiada to dziennikarzowi. Dziennikarze towarzyszyli mu tam w hotelu w najbliższych dniach po tej całej tragedii. I te wszystkie materiały możecie obejrzeć. Z jednej strony fajnie, że mamy te informacje z pierwszej ręki, ale z drugiej strony oczywiście pojawiło się dużo takich pytań już po tym pierwszym szoku. I między innymi właśnie 1 sierpnia pojawiły się takie pierwsze niejasności. Bo dlaczego zmarły obie? Skoro doszło do zatrucia, już nie mówimy o otruciu, tylko o zatruciu, jakimś zatruciu pokarmowym, to dziwne jest to, że one zmarły w tym samym momencie, bo tak też ocenił to lekarz, który przybył do pokoju. No ale najważniejsze było to, żeby poczekać na autopsję egipskich patologów i już 3 sierpnia były wyniki właśnie tej patologii. Nie znaleziono widocznych, jakichś zewnętrznych śladów na ciele. Żadnych złamań, otarć, ran zupełnie. Żołądek, bo to jest organ, który jakby był najbardziej istotny dla tej całej sprawy przy podejrzeniu o zatruciu. Jak przeczytałam cytat w jednym z portali, lekarz był przerażony, i to jest cytat, to słowo przerażony, stanem żołądków obu ofiar. Powiedział, że były one galaretkami. Zasugerował, że stały się nimi z powodu ilości tych kwasów, być może kwasów żołądkowych, być może jakichś, no nie wiem właściwie co, o czym konkretnie myślał patolog, ale tak to określił. Nie znaleziono żadnych śladów otrucia, to znaczy nie znaleziono jakichś środków, które mogłyby być podane ofiarom, więc żadnych innych środków poza takimi naturalnymi, które znajdują się w organizmie nie było. Aczkolwiek jako przyczynę śmierci podali zatrucie. No i tutaj pojawiły się już pewne podejrzenia, głównie w stronę ojca Petra Kramnego. A jeszcze tylko Wam dodam, że z tym żołądkiem to w ogóle jest historia, bo z tymi żołądkami, bo prawdopodobnie te żołądki zostały przekazane być może do jakichś dalszych badań, w każdym razie zaginęły. I kiedy później ciało zostanie przetransportowane do Czech, to bez żołądków, które są całym clou tej sytuacji, bo przy tych wszystkich objawach, które miały i przy podejrzeniach męża odnośnie przyczyny ich śmierci, no to nie mamy jednego z najważniejszych poszlak, a może nawet dowodów. W każdym razie, jeśli chodzi o te podejrzenia odnośnie ojca, odnośnie Petra, to on twierdził już od samego początku, kiedy pojawili się lekarze, pojawił się lekarz i obsługa hotelu, on twierdził, że cały poprzedni dzień, a na pewno wieczór i noc, wymiotował. A podczas płukania żołądka tak naprawdę lekarze wydobyło się bardzo dużo treści żołądkowej. To znaczy, gdyby on wymiotował, to raczej tam ten żołądek byłby pusty. Petr Kramny utrzymywał, że pił tylko wodę, napił się jakiejś wody z kolą wymieszanej, bo w jednej butelce była jakaś taka mieszanka, on też był zdziwiony, że to jest coś takiego, kto to zrobił, ale nie wiedział, skąd ta butelka się wzięła, ale napił się, bo był bardzo bardzo spragnioną. Tam w ogóle bardzo dokładnie to opisuje takie różne rzeczy, to możecie sobie posłuchać. Nie wiem, czy to jest istotne dla sprawy. Telewizja Nowa właśnie i reporter jej, który nawiązał jakąś relację z Petrem w Hurgadzie, rozmawiał z nim wielokrotnie i w tym wywiadzie, o którym Wam wspomniałam, rozmawia bezpośrednio o wydarzeniach z poprzednich dni. No i tutaj, po tym wywiadzie, polała się po prostu fala przypuszczeń, fala opinii na temat Petra. Oto na przykład, że mówi bez emocji, które jakby można oczekiwać po kilku dniach od momentu, kiedy zmarła jego żona i ukochana córka, no to, że tych emocji nie było po nim widać. No faktycznie, jak obejrzycie, to jest dość powściągliwy, ale nie wiem, być może brał jakieś leki ziołowe, może jakieś uspokajające, nie mam pojęcia tak naprawdę, czy był pod opieką jakiegoś lekarza. Mówi o swojej Monice i Clarce jako moja żona, moja córka. To też jest jakiś zarzut wobec niego, że on nie mówi osobowo
że nie mówi tak, jak do nich mówił. Ale z drugiej strony myślę sobie, że no nie wiemy, nie znamy go, więc nie wiemy w sumie, w jaki sposób on się wyrażał. Niektórzy ludzie mają taką manierę, czy taki sposób po prostu mówienia o rodzinie, tak jakby tytułując je, i mi czasem się zdarza też tak w ten sposób mówić, więc nie wiem, czy to jest podejrzane. W każdym razie tak było i wiele osób to podnosiło. Sprawa stała się naprawdę bardzo publiczną. Całe Czechy przyglądały się temu, jak Petr się zachowuje, co robi, jak mówi, jakich słów dobiera. No nic dziwnego, że się interesowali tym, no bo to jest przecież straszna tragedia. No ludzie pojechali na wakacje i z trzyosobowej rodziny została tylko jedna. Przerażające to jest. W każdym razie od egipskiej policji Petr dostał zakaz opuszczania Egiptu, bo do czasu jakby wyjaśnienia sprawy. 8 sierpnia ciała ofiar przewieziono do Czech. No Petr oczywiście został w Egipcie, bo zabrano mu paszport, nie mógł się stamtąd wydostać. Telewizja Nowa to chyba też publikowała taki materiał, jak on jest w hotelu i na telefonie ogląda to już pogrzeb. Pogrzeb Moniki i Klarki. Zresztą od niego był też wieniec, podpisany chyba Monice, Klarce, tatuś, jakoś tak to było. No i można do tej pory zobaczyć, w jaki sposób on ogląda ten pogrzeb, jak go przeżywa. To pewnie jest zupełnie inaczej, bo on ogląda go w ogóle na telefonie, ma jakiś streaming z tej uroczystości. I dużo osób mówi, że no nie wzbudza to w nich poczucia, że Petr rzeczywiście prawdziwie przeżywa to, co powinna przeżywać osoba w jego stanie. Zobaczcie sami, ocencie. Wrzucam wam link. Tak a propos tego, że Petr oglądał ten pogrzeb na telefonie, to przypomniała mi się jeszcze jedna taka sytuacja, że on później kilka dni, już nie pamiętam, czy było 2 czy 3 dni po, to nie wiem, czy to ma takie znaczenie, generalnie w tym hotelu był i w tym czasie, w którym to się wszystko rozgrywało, to on chodził na plażę, kąpał się, korzystał z udogodnień hotelu i są nawet tam zdjęcia, jak jest na plaży, kąpie się w morzu. To tylko tak zostawiam wam tą informację. Nie wiem, czy to o czymś świadczy. Może tak, może nie. Może poszedł tylko odreagować. W każdym razie wiem, że to ludzi bardzo bulwersowało, dlatego zostawiam was z tą informacją dodatkową. Pogrzeb się odbył właśnie 14 sierpnia, ale przed pogrzebem oczywiście wykonano sekcję zwłok, bo swoją drogą, że egipskie władze wykonywały jakieś tam czynności, jakieś dochodzenie, ale Czesi oczywiście otworzyli też swoje postępowanie i wykonali sekcję zwłok. Wyniki sekcji wykazały, że to nie zatrucie było przyczyną śmierci, chociaż oczywiście to było pewnie trudne do ocenienia, bo nie mieli tego żołądka. Patolodzy ocenili, że przyczyną śmierci obu kobiet, dziewczynki i kobiety, była niewydolność krążeniowa. No i tutaj była dość spora rozbieżność, bo to nam pokazuje, że przyczyna śmierci no, rzuca zupełnie inne światło na tą całą sprawę. No i tak. Oprócz tego znaleziono na ciele także różne ślady. Takie ślady nie mocno widoczne. Są jakieś takie ślady na szyi, jakieś pojedyncze ślady na nodze, zwłaszcza u Moniki w kilku miejscach, ale u Klarki też na udzie pojawiają się takie niewielkie ślady, które początkowo nie zwrócono na nie większej uwagi, jeśli chodzi o w tym przekazie medialnym. Nie zwrócono na nie jakiejś tam większej uwagi, więc nikt się do nich nie przywiązywał, skupiano się na tym, tej niewydolności krążeniowej. No i obie ofiary zmarły w tym samym bardzo, bardzo bliskim czasie, co rzuciło jeszcze większe podejrzenia na Petra Kramnego, który jako jedyny przeżył, był świadkiem tej całej sytuacji, no i żona i córka umierają w tym samym momencie. Ale zanim przejdziemy do opisu tej całej sytuacji, jak już Petr wróci do Czech, to chciałabym wam tylko opowiedzieć o samej rodzinie. Bo jak już pojawiły się pewne rysy i wątpliwości tutaj na wizerunku rodziny, znaczy, może jeszcze nie ma tych rys, ale jest efekt. I myślimy sobie, okej, no ale to była normalna, zwyczajna, uśmiechnięta rodzina, pojechali sobie na wakacje, no to o co chodzi? Dlaczego Petr miałby krzywdzić swoją rodzinę? No i oczywiście w tym momencie zaczęło się wychodzić na światło dzienne mnóstwo różnych informacji. I czy te informacje są ważne, czy nie, to ocenicie sami. Ja wam tylko powiem te kilka, które udało mi się dowiedzieć i które być może będą dla was istotne, a są pewnie istotne w kontekście być może motywu. Okazało się, że Petr przed wakacjami, to jest jakieś 2 czy 3 miesiące wcześniej, przyznał, że jego żona
nie śpi z nim, nie współżyje z nim, unika kontaktu z nim i to przyznał swojej bliskiej koleżance. Oprócz tego z pewnością wiemy, że jego żona miała relacje miłosne i także cielesne, miała romans z innym mężczyzną. Wiemy tutaj o dwóch mężczyznach prawdopodobnie, z czego jeden występował nawet przed kamerą i opowiadał później niestety o tych ich spotkaniach, kiedy one miały miejsce, jak długo trwały. No, że to nie była jednorazowa sytuacja, to gdzieś tam trwało w przestrzeni. On też mówił, ten pan, o tym, co ta Monika mówi o swoim mężu. Właściwie to nigdy nie wypowiadała się negatywnie. Nie mówiła o jakichś problemach małżeńskich. Bardziej to te rozmowy dotyczyły tej ich relacji i tej sytuacji, która ich łączyła. No ale romans był. Kiedy skonfrontowano te rewelacje z panem Petrem, to on powiedział, że może jej żona miała jakieś miłosne uniesienia z kimś innym, ale na pewno zawsze pamiętała o tym, że najważniejsza jest dla niej rodzina. No i taka reakcja to sugeruje, że albo o tym wiedział dużo wcześniej i się z tym pogodził, albo powiedział, że to wyjdzie na światło dzienne i pomyślał, jak to jakoś tak skrzętnie odpowiedzieć, żeby nie dać po prostu jakiś pola do kolejnych podejrzeń. W każdym razie były takie sytuacje i to ich małżeństwo miało pewne rysy. Też jedna bliska osoba z otoczenia Moniki powiedziała o tym, że Monika myślała o rozwodzie. Nie wiem, na ile to jest, to tylko jedna osoba wspomniała, nie wiem, czy to jest prawdziwa informacja, czy nie. Jakaś koleżanka o tym powiedziała. No ale w każdym razie przecież jechali na wakacje razem, całą rodziną. Może to była jakaś próba ratowania tego małżeństwa. Ciężko powiedzieć. Jeżeli zastanowimy się, czy to może być motyw, no to być może niewierność żony, być może jakieś poczucie odrzucenia, to gdzieś tam może być motyw, jeżeli tym bardziej, jeśli być może w tym momencie dowiedział się od żony o tym, że chce od niego odejść. No ale tego nie wiemy, bo tylko Petr jest osobą, która mogłaby nam o tym odpowiedzieć. I tu dochodzimy do momentu, wracamy do naszej historii, naszej linii czasu, kiedy w drugiej połowie sierpnia telewizja Nowa, oni mieli chyba byli najlepiej poinformowani, informuje, że ciało Moniki wykazywało ślady, jakby oznaki porażenia prądem. Na szyi, ręka, noga, w kilku miejscach. No i w tym momencie to już zrobiło się troszkę niebezpiecznie, no bo ze zwykłych problemów żołądkowych zrobiła nam się jakaś taka przyczyna zewnętrzna, która doprowadziła do jej śmierci. Zatem Petra, władze egipskie dogadały się i przewieziono do Czech. Oskarżono, no bardzo szybko wyszło oskarżenie zamordowania żony i córki. No a jeszcze muszę wam powiedzieć o tej autopsji. To jeszcze muszę wam dodać jedną rzecz, o której zapomniałam, że na samych narządach były obrzęki płuc, obrzęki mózgu, przekrwienia tych narządów, a na sercu pojawiła się i właśnie tak zwana kora mięśnia sercowego, czyli jakby taka, w niektórych miejscach ta tkanka przypominała korę drzewną, co sugeruje właśnie kontakt z prądem, czyli jakiś stopień porażenia prądem. I jakieś złogi zmarszczek właśnie też na sercu. Dokładnie wam nie powiem, co to jest, ale jak to jest tylko takie nazewnictwo, może ktoś z was ma wiedzę medyczną, to może coś więcej powiedzieć. W każdym razie to śledczym, to patologom dało informację, że ten prąd, no, to napięcie musiało przejść no, przez ciało Moniki, bo to mówimy o sekcji zwłok Moniki akurat, bo sekcja zwłok córki jest niedostępna. Jakby to pewnie zwróciło na to, że zmarła jako osoba nieletnia, więc nie mamy wglądu w jej wyniki jej sekcji. Patolodzy, jakby obserwując ciało, robiąc badania, nie potrafili jednoznacznie od razu ocenić, jaka była przyczyna śmierci. Poza tym, że wiedzieli, że jest niewydolność krążeniowa, to zastosowali taką metodę per exclusion, nie wiem, czy dobrze będę czytała to, bo to jest z łaciny, ale per exclusion, to wydałoby się po angielsku, ale chyba chodzi o wykluczenie. O wykluczenie poszczególnych przyczyn, które finalnie doprowadzą nam do tego, że zostanie nam tylko jedna możliwa przyczyna śmierci. I tutaj stosując tą zasadę, która jest podobno powszechnie stosowana wśród patologów, została ostatnia możliwość, czyli taka, że było to porażenie prądem. I zaraz wam opowiem, jak to w całym procesie, który będzie się dział, jaka była teoria prokuratury na to, jak to się mogło wydarzyć, że one w ogóle zostały zmarły z tego powodu. Ale to jest ciekawe i troszkę kontrowersyjne, że być może jakby był ten żołądek, to może byłoby łatwiej to wszystko ocenić, ale no też te informacje z Egiptu nie spływały za dobrze, ta,
współpraca nie przebiegała tak dobrze, jakby tego czeska strona chciała. No i że zastosowano taką metodę, która no pewnie jest skuteczna, ale jednak nie jest taka oczywista i jednoznaczna. Zatem Petr jest w areszcie. Zastosowano tutaj też test wykrywacza kłamstw. Wyniki testu wykrywacza kłamstw chciałabym Wam tutaj przedstawić, mimo że wiem, że różny jest do tego stosunek sądów i Wasz również, bo w komentarzach daliście mi o tym czasem dosadnie wiedzieć, ale mimo wszystko chciałabym uwzględnić to w swojej opowieści, ponieważ skoro są takie wyniki, to chciałabym Wam o nich po prostu dać znać i żebyście mieli pogląd na tą sytuację także, skoro dla śledczych to było istotne, to myślę, że powinniście o tym wiedzieć, chcąc znać całą sprawę. Zatem jedno z pytań, które się pojawiło, to było pytanie o to, czy wie Pan, kto jest winny śmierci Moniki i Klary? Petr odpowiedział, nie wiem. No i wtedy sprzęt, który monitorował jego zachowanie, wykazał znaczne odstępstwa, nietypową reakcję, czyli w rozumieniu wariografu i osób interpretujących nie mówił prawdy. Drugie pytanie dotyczyło, to jest ważne w moim odczuciu, czy zmarłe osoby przed śmiercią wykazywały jakieś objawy organizmu, które świadczyłyby o złym samopoczuciu i problemach. Petr Kramny odpowiedział tak. I ta odpowiedź jest interpretowana jako nieprawdziwa. Co jest bardzo ważne, bo zauważcie, że on mówił, że Monika i Klarka bardzo źle się czuły. Większość dnia spędziły w łóżku, że miały biegunkę, wymioty i tak dalej. I on cały czas mówił o tym, że one są właśnie zostały otrute albo się zatruły. To tak naprzemiennie używa, że nie wiem, o co do końca mu chodziło, bo to są jednak dwa zupełnie inne znaczeniowo słowa. W każdym razie prokuratura przedstawiła akt oskarżenia, który miał aż 5000 stron i żądała dla Petra Kramnego 30 lat pozbawienia wolności. To jest maksymalny wymiar. Z tego co wyczytałam, 15-20 to było chyba standardowe widełki, a przy jakichś takich specyficznych okolicznościach, jakichś takich dość drastycznych, no to wtedy można zwiększyć do 30, ale nie jestem specjalistą, także tylko Wam tyle powiem, że 30 lat tyle żądała prokuratura. I prokuratura miała pewną oczywiście wersję na temat tego, jak ten wieczór mógł wyglądać, noc, jak to się mogło wszystko potoczyć. W momencie, w którym była już sprawa w sądzie, Petr Kramny pojawił się na sali, zresztą są nagrania z tego pojawienia się jego. I tutaj wylała się kolejna fala opinii na temat tego, jak on wygląda, jak się zachowuje, bo faktycznie bardzo się zmienił przez ten czas. Znaczy nabrał formy, musiał ćwiczyć dużo na siłowni, bo faktycznie nabrał, był bardziej umięśniony, zupełnie inną miał fryzurę, był taki bardziej ogólnie sam w sobie fit. I też on ma taki specyficzny, nie wiem czy on ma taki wyraz twarzy, bo nawet jak ma twarz taką niby neutralną, to wygląda jak taki lekki uśmieszek. Ktokolwiek do niego coś mówił, to on wygląda jakby się troszeczkę podśmiewywał, ale może on ma taki wyraz twarzy po prostu, bo tam na wielu zdjęciach miał tego typu uśmieszek, więc nie wiem jak to interpretować. W każdym razie mnóstwo osób zinterpretowało to w takim sensie, że ten uśmiech jest dość arogancki i sugeruje nam jego winę. No ale to ocencie sami, jeśli macie ochotę. Prokuratura oczywiście musiała przedstawić jakąś wersję zdarzeń, coś na poparcie tej ich teorii o porażeniu prądem. I oczywiście oprócz wyników z autopsji, które według specjalistów wskazywały na to, przedstawili cały schemat. Według nich matka z córką, czyli Monika i Klarka, brały prysznic. Zabójca musiał przyłożyć do ciała Moniki źródło prądu i oni tutaj wskazują, że to miejsce to mogło być na szyi właśnie, bo tam była taka blizna 7 cm na 1 cm, który właśnie by tak sugerowała, że w tym miejscu przyłożono to źródło prądu i jej ciało stało się przewodnikiem, przewodziło ten prąd. Te oparzenia prądowe wyszły także na plecach, na lewej łydce, no głównie tam właśnie na szyi, na karku, czyli jakby od tyłu. Klara miała poparzenie tylko na udzie. I lekarz, specjalista przyznał, że prąd mógł dostać się do jej ciała przez rękę, na przykład mogła dotknąć swojej matki, która w tym momencie, przez które jej ciało przechodził prąd, albo nie wiem, mogła się do niej przytulić. I Monika miała też siniaki na ciele. To jest takie wytłumaczenie tego, że mogły one powstać, jak się przewróciła od tego porażenia prądem. No i co jest jeszcze ważne, jak one brały ten prysznic, no to wiadomo, że woda jest świetnym przewodnikiem prądu, więc to byłoby wyjaśnieniem dlaczego tak szybko to się wszystko
wydarzyło i dlaczego tak została zatrzymana krążenie, akcja serca. I wydarzyło się to w jednym momencie. Więc taka była wersja prokuratury. No i ja zastanawiałam się wtedy, jak on to zrobił, to znaczy, jakie było to źródło prądu. No i nie mamy oczywiście takich dokładnych informacji, bo czescy śledczy chcieli w ogóle pojechać do Egiptu. Oni chyba nawet tam pojechali, ale nic nie wskórali, bo nie dostali żadnego pozwolenia, żeby wejść do pokoju, żeby sobie to wszystko sprawdzić, zobaczyć i tak dalej. No to był bardzo duży opór ze strony egipskich władz, więc nic im się totalnie nie udało. Jest informacja w tych materiałach o odizolowanym kablu. Tylko, że nie do końca wiemy, skąd te informacje, bo to ciężko do tego dotrzeć. Gdzieś tam są, na przykład znalazłam w jednym źródle informacje, że policjanci, którzy sporządzali tam odręczne notatki, ci egipscy policjanci, zwrócili uwagę właśnie, że było odizolowane kabel tam w pokoju. No i to mogło być przyczyną. No obrońcy, no narzędzia właściwie, obrońcy mówili o tym, że no przecież nie było żadnych przerw w działaniu, w zasilaniu na przykład. W hotelu nikt nie zgłaszał tego, więc i że to by się mogło pojawić, jakby ktoś odizolował i chciał użyć tego prądu w właśnie taki niewłaściwy sposób. Nie wiem, czy tak jest i czy to tak mogłoby być i czy zawsze by były takie przerwy w sprawnym działaniu, zwłaszcza, że to, przypomnę, była późna godzina w nocy, więc być może to też mniejsza szansa, że ktoś zwrócił uwagę na to, bo światła są bardzo często pogaszone i mogą z tego nie korzystać goście hotelowi. No ale co? Rozprawa trwała, Petr Kremny mówił o jego obrońcy o zatruciu, prokuratorzy mówili swoje i wyrok, który zapadł w tej sprawie, był wyrokiem skazującym. Petr Kremny otrzymał wyrok 28 lat pozbawienia wolności. Czyli nie ten maksymalny, ale 2 lata były odjęte, pewnie z powodu niekaralności wcześniejszej. No ale to jest nie koniec historii, ponieważ później zaczęła się robić w ogóle wielka sytuacja, wielka kontrowersja wokół tego, że zaczęły być coraz większe wątpliwości, że ten Petr Kremny, no to chyba ta cała teoria nie za bardzo trzyma się kupy według niektórych osób. No i znaleźli się różni specjaliści, którzy zaczęli szukać informacji o tym, czy to jest w ogóle możliwe, żeby taka była przyczyna śmierci. I zrobiło się wokół tego wielkie zamieszanie. Media bardzo długo jeszcze o tym pisały. No i oni zaczęli szukać tych rozwiązań. Więc były apelacje. Ważne jest jeszcze to wam powiem, że jest taka możliwość, żeby powtórzyć proces. Obrońcy chcieli to zrobić. Chcieli, żeby w świetle nowych jakichś tam faktów, które ustalili, nowych dowodów, opinii, chcieli, żeby wziąć to wszystko pod uwagę i żeby był nowy proces. Ale z tego, co doczytam, to jest w ogóle jakaś tam bardzo skomplikowana sprawa, że mimo, że jest taka możliwość, to tak naprawdę sprawa ta cała działa się w sądzie w Ostrawie i w momencie, kiedy obrońcy Kremnego chcieli powtórzenia procesu, to jest jakoś tak, że na początku zbiera się jakaś komisja, która ocenia, czy tak, czy nie. Ale później jest jeszcze komisja opiniująca. Czyli w tej pierwszej komisji, oczywiście nie zasiadają sędziowie, którzy orzekali w sprawie, ale już w drugiej, nie wiem czy z powodu niedoborów kadrowych, czy z powodu tego, że to jest mały sąd, nie wiem, już zasiadali sędziowie, którzy orzekali jakby w sprawie Petra Kremnego. No i oni oczywiście, no oni po prostu odrzucali jego wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, uważając, że są niewystarczające. No i być może były, ale z drugiej strony, jaką on ma szansę, jaką mamy szansę na to, że ktoś, że sędzia sam orzeknie, że być może były jakieś popełnione, nie wiem, błędy proceduralne, a może niewystarczająco się przyjrzał sprawie, a może trzeba to powtórzyć i jeszcze nie daj Boże się okaże, że jednak ten wyrok będzie uchylony. Więc to jest taka sytuacja, w której czytałam przez 10 lat obowiązywania tej ustawy właśnie, która pozwalała na odwoływanie się i powtarzanie procesu, no to nie było ani jednej przychylnej opinii. Czyli no, tych wniosków było bardzo dużo, tam w setkach, ale nikt się nie doczekał powtórnego procesu. To jest taka zagadka, która się tam pojawiła i taka sytuacja. Dobra, ale teraz pytanie, jakie dodatkowe informacje przygotowali obrońcy Kremnego i skąd się wzięły te całe wątpliwości? Bo wydaje nam się, że sprawa załatwiona, sprawca jest, jakaś teoria jest, wyrok zapadł, no ale tych wątpliwości było na tyle dużo, powiem wam, i na tyle duża dyskusja była w społeczeństwie, że ja stwierdziłam, że nie mogę na czym skończyć tej historii, tylko naprawdę musimy jeszcze o tym porozmawiać. Pan Radek Matlach to jeden z obrońców, czy właściwie ekspertów, którzy występowali razem z obrońcami
w sprawie Krawnego, on był ekspertem medycyny sądowej, wspomniał o kilku rzeczach. Po pierwsze, według niego nie znaleziono wyraźnych śladów mówiących o tym, że ciało mogło zostać porażone prądem na tyle, żeby była to przyczyna śmierci. Według niego. Druga rzecz jest taka. Niewydolność serca według niego nie była nagła. A mówimy tutaj o jakiejś takiej nagłej przyczynie śmierci. Tak było pokazane, tak prokuratorzy to utrzymywali. Córka i matka nie wiem skąd on to wie, może on miał dostęp do autopsji Clarki też, w każdym razie mówił o ich ciałach, że ich śledziona była jakaś aktywna, że ona jakoś to pewnie był w stanie rozpoznać jako ekspert. A to znaczy, że w układ odpornościowy jakby się aktywował i walczył z jakąś rodzajem infekcji. I według niego właśnie to infekcja, a nie prąd, infekcja układu pokarmowego, na przykład w przypadku zatrucia, mogła być przyczyną śmierci Clarki i Moniki. No, że bakterie bardzo szybko się namnażają w organizmie. I jeśli to była taka infekcja, która była nieleczona, tylko oni sobie po prostu uzupełniali wodę, płyny, to ta infekcja według niego mogła spowodować po prostu tak duży problem w żołądku, no, że doszło do śmierci po prostu. No i to właściwie było tyle, co miał pan Radek, bo jakie to były jego główne argumenty, żeby powtórzyć proces. A poza tym on jeszcze mówił o tym, o czym ja mówiłam wcześniej, czyli że nie było żadnych wyraźnych przerw w dostawie prądu i tak dalej, że tam żadna awaria się nie dała i nikt tego nie zauważył, i że to na pewno byłoby zauważone. No ale pani Margita Smatanowa, karz sądowy z Ostrawy, ona była zresztą podczas procesu obecna i brała udział w całym procesie i jeszcze przed. Więc ona odrzuciła te rewelacje w ogóle, bo mówi, że nie było żadnego stanu zapalnego w organach i że kobiety obie, dziewczynka i kobieta, zmarły z powodu ostrej niewydolności serca. I jeszcze dodała to, że przez 80 lat badań nad jakby zatruciami, toksynami było 200 przypadków w Czechach takich dokładnie takich, które spowodowały śmierć, ale nigdy nie wydarzyło się tak, żeby w rodzinie dwie osoby zmarły z tego powodu w tym samym czasie, dokładnie w tym samym czasie, żeby, tak jak tam ocenił też lekarz sądowy, że 3 godziny wcześniej obie zmarły. Nigdy na te, że nie ma prawdopodobieństwa, żeby tak się wydarzyło według niej. Dodała też, że usta Klary były poczerniałe, zczerniałe i że to mógł być punkt wejścia elektryczności, czyli mogła się mocno wtulić w mamę w tej sytuacji i tak ten prąd dostał się do jej organizmu. Po wysłuchaniu tych wniosków, tak jak mówiłam, one były odrzucone, więc na pewno były dwa takie wnioski. Petr chyba mógł jeszcze złożyć trzeci, ale już nie dodałam takich informacji, czy on złożył. W każdym razie zapowiadał, że będzie walczył do końca, bo jest niewinny. Co nie zmienia faktu, że siedzi teraz w więzieniu i odbywa swój wyrok 28 lat pozbawienia wolności. No z 2013, kiedy to się wydarzyło, pewnie areszt też mu został wliczony, więc już parę lat mu przeszło, ale jeszcze wiele lat mu zostało, wiele lat jeszcze przed nim. I wyszła też książka, tylko jest tylko i wyłącznie po czesku, więc wam nie będę polecać. Wyszła książka właśnie broniąca Petra Kramnego. Dużo materiałów, sprawdźcie sobie w opisie. Mam nadzieję, że mi się to wszystko zmieści, żeby wam to pokazać, żebyście mogli sobie zobaczyć. Bardzo interesujące są te materiały wideo na pewno. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej całej sytuacji. To była dla mnie niezwykła sprawa, tak naprawdę. Niezwykła, bo dużo jest tych wątków tam i ilość po prostu materiałów, to też jest zaskakujące, że mogliśmy być świadkami tego wszystkiego. Dziękuję wam na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko i dajcie znać, co myślicie o tej sprawie. I do usłyszenia następnym razem. Na schledaną.